napiszemy z wizji wizualnie, ta gra nazywa się, chciałem powiedzieć Trimewolves, wydawcą jest Trimewolves, ta gra nazywa się Atlas Reactor. Muszę ją trochę ściszyć, bo jest mocno. Uwielbiam gierki, w których nie da się wejść do menu na początku, bo musisz tutorial uciec. Ta gra jest w moich podpowiedziach na Steamie, dlatego że powinna mi się podobać. Na razie mnie tylko wkurzyła, bo ściągnięcie nie jest duża, ściągnąłem. 40-minutowa aktualizacja pliku, który powinien się ściągnąć w 20 minut, więc... A teraz nie mogę wejść do menu. Are you sure this is the right way? Would I lie to you? If the price was right. I czemu do cholery jasnej nie mogę wejść do menu? Niektórzy twórcy wiedzą, jak wkurzyć graczy. Okej, to jest turowe. Patrząc po rysunkach, nie wiem dlaczego, miałem wrażenie, że będę grał w coś bardziej w stylu hero shooterów. Wiecie, Paladins, Overwatch. This is the easiest heist we've ever pulled. Too easy. Well, keep your eyes peeled. Your work? You said disable their communications. You never said it had to be pretty. Just follow the waypoints I coded for you. Aha. Still more waypoints, huh? Quit your moaning. You'll have action soon enough. A wszystkie mi skasowało. Nie będę kłamał, że fajnie jest nauczyć się sterowania, ale kurczę, fajnie by było wejść. Mogę kliknąć. Jest menu. Master volume. Od razu lepiej. Apply. Ok. Co mu się nie podoba? A tak, muszę tu kliknąć, shiftem tu kliknąć, nie wiem, może być tu i może być tu. Okej. Co to jest w ogóle za gra? Ja myślałem, że to jest jakieś online coś. Found your sentry. I bet it's headed to the dock. Chase it. Right click. How could I lose it? There's only one path. This is the right way. I'm sure of it. Good. Do me a favor. Pick a mission with less running next time, okay? Most attacks occur during blast phase. Blast phase happens before movement. Okay, jedynką go rozumiem. Ale fajna stylizacja jest, podoba mi się, jak zrobili tego gościa. Another one. You can't shut them down. Communications? Yes. Weapons? No. Just take care of it, will you? Tu za ten, za murkiem, więc mniejsze obrażenia. Well, that had to hurt. Nothing a few nanites can't fix. Worst case scenario, you resurrect. The reactor's still working, right? A jest na drogę śmiechowy fryz ma, jak się przyjrzycie, taki Billy Bob Rock Presley trochę, nie wiem, może coś? Zaczyna mi się to podobać. Ha. Time to light 'em up. Się dostać tutaj. Okej.
To był crowd control? To była zwykła przerwa. Dash phase happens before blast phase. Use dash abilities to dodge attacks. Okej. Dash out of there. I'll close the gate behind you. I always have a backup plan. I a nie mogę ten zbudować komba z tego. W sumie fajny system jak na turową grę. Miała zamknąć za mną drzwi. Nie zrobiła tego. Blastem. On się pewnie też będzie poruszał, tak? A nie, zamknęła. Pojawiło się laserowe jakieś coś. Jep. Teraz ja spróbuję. Prep phase happens first. Use prep abilities to place traps or protect allies. Okej, tu mamy trap. Weźmy trapa. This one's tricky. Any ideas? I've got a trap wire prepped. That should do the job. I tutaj, tak? Tutaj wszystkie tu się muszą być atakujące. Znaczy, fajnie jest jak w LoLu, jak macie postać, gdzie każdy atak, każde działanie coś robi, ale fajnie by było rzucić pułapkę, móc strzelić, wiecie, skonstruować to jakoś, a nie każda rzecz nabudowuje się, że jest lepsza we wszystkim od poprzedniej. Nie, nie widzę ten. Możemy użyć piątki. Okej. Okay. Jaki ulg! A normalnie, wow. Good job, Zuki. Yeah, you did it. No, mogę. Lucky. Przyznam, że to byłby niezły tutorial, gdyby mnie nie wkurzyli tym całym instalowaniem patchy dodatkowych wszystkich rzeczy. Bardzo wolnym. Plus tym, że nie mogłem do menu się na początku wejść, więc... Gra zapowiada się naprawdę ciekawie. Z tego co rozumiem, to mają być turowe pojedynki między graczami? Bardziej niż kontra PvE? A, ja tu mam ograniczony czas. Dobra. Zmienić postać? Nie mogę zmienić postać. Payday. A potem... Nie. Tak? A potem załóżmy tutaj. Co będzie, jak dwie osoby z to samo miejsce skoczą? Maybe I should give you a free one. Oh, be still. Plasma infusion. I shape your destiny. Fajnie, tank. Out of my sight. A, czyli przyrzuciło mnie w jakieś inne miejsce, tak na dobrą sprawę. Jakby to tu rozegrać? A może walmy po prostu. Możemy w tego gościa strzelać? Możemy w tego gościa strzelać. A, wycofałem strzał w ostatniej chwili! Wtedy jeszcze raz jedynkę. Zrąbałem. Thresher. Okay. Persuasion protocol. Initiating blades.
Co my tu mamy? Walimy trójkę na przykład tutaj. I sami skoczmy tu. Your attacks do not faze me. Bugger off! Okej, przypłacę to życiem. Your respawn location. Making money. My skin mends. My blade. Mamy do 5 kili albo 20 tur. Zaraz będziemy mieli te 5 kili. Tak dalej pójdzie. Rockets restart. Tutaj. Przyznam, że reszta teamu boty radzą sobie dużo lepiej intelektualnie niż ja. Zasięgu, dobra, tu. I powiedzmy sobie tutaj. Defensive tactics online. Bit better work than pearly whites. I decide who lives and dies. Shut the fuck. Now this is a fight. Więc mi to nie da. Dobra, chodźmy tutaj. I jedziemy. Prawda, się trochę głupio wystawię za przeciwników, ale why not? Może będę mógł wtedy rykoszetem. Myślałem, że rykoszet da się podwójnie, ale tutaj tak już nie mi wystarczyło. Jaki głośnik. Jakbym nie zginął, to byśmy to wygrali. Yeah. Czy ja mam gdzieś tu heal na przykład w zasięgu? Może być. Ten tank bardzo myśli w porównaniu do mnie. Bo przyznam, że bardzo zleniłem. Nie, zaciekawiła mnie ta gierka. Przyznam szczerze, że zaciekawiła mnie ta gra.
Nawet nie wiem dlaczego, ale ma coś w sobie z wyglądu. To był Atlas Reaktor, ja wam dziękuję za uwagę i hej! Że dostaniemy się do menu wreszcie. Wreszcie! Ale ta agresja na dzień dobry, jaką mi zafundowali. Jaki czas mam? Się kończy mój czas na dzisiaj. Juno, the last word. Plague, click here. Nie, ja nie chcę tu klikać. Nie chcę tu klikać. Root 1. Root Matrix, open! Zuki, Space Dust, skin do Zuki. Okej. A mogę w ogóle Zuki grać, czy muszę sobie ją najpierw odblokować? Śmiechowa jest. Taki trochę cel shading, taki trochę nie do końca. Sztuczny obrys. To jest śmiechowe, ale problem w tym, że one wszystkie wyglądają praktycznie identycznie, tylko mają inne kolorki. Minimalnie się tam różnią. Demet! Jakich mam tu innych freelancerów? Ellie. Ta jest fajna. Kolej Asana. Najbardziej epicki. Jest niby ten. Trochę. Aurora. Whatever it takes. Okej. Blackburn! Eyes on the target. Śmiechowy robot taki. Terminator, jakbyś dziebko. Let the games begin. Śmieszna jest. Wydawało mi się, że broń ma jakąś, ale to jej znika od razu po załadowaniu się. Potwór z czarnej laguny. Gościu, jesteś ohydny. Mogliby jakieś łuski mu dać, czy coś. Ja wiem, że ta gra jest stylizowana trochę na komiksik, ale ten to jest ta Ill Elegy. A nie, tu jeszcze jeden. Nie podobają mi się te Mad Maxowe przede wszystkim. Dystopijne pancury. Golden Warrior. Klasyk. Zespół goblinów. Przypomniał mi się ten przeklęty utwór, który w reklamach walili było chyba. To jest nawet ciekawe, ciekawie zrobiona postać. Fajnie to wygląda. Bardzo fajnie ta postać wygląda. Ray. Helio! Smash O'Clock. To wygląda na miniaturce trochę jak ten Flash z serialu. Juno! Niby, że ta nowa, tak? Też bardzo fajna. No, ja cię kręcę. Lockwood, z tym graliśmy i przyznam, że nie jest to zła postać. Złota łapa, oczywiście. Muszą przyszpanować, że dobrze napisali kod do złotej. Utyny! Powiedzcie, że jest ten. Mafioso genialne! Jakby go zrobili brązowego z żółtymi oczami, to byłby snajper ten, działa! Orion, czy nie wiem, jak to się powinno czytać z angielskiego po polskiemu. Fajnie go zrobili. Fajnie tą postać zrobili. Jestem na tak. Orion. Oz. Świetny jest! Showtime. Nie, ta postać jest ekstra. Nie wiem, co ona robi, ale mi się podoba. Piesek. Pap! Papi! Masz papi. Taki kwadratowy. To taki bardziej pies niż mniej. Ale liska nie ma, to jeszcze nie to. Kłak! Co oni mają z tym złotym w tej grze? To ten
ten tanku cały. Nie będę kłamał. Użyteczny był bardzo koleś. Ale tym trzeba umieć grać z kolei. Rusk. Ten złoty zaczyna mnie drażnić. Titus. Titus Andronicus. Jaki Conan! Jaki! Na potęgę pozębnego czerepu! Izuki. Do której mam skina. A, tu jest jeszcze Spyro. Śmiało.